Widzimy także w tym roku, co jest trendem wieloletnim, znaczy nawiązywanie do takiego klucza rocznicowego. No, stulecie niepodległości oczywiście jest bohaterem w szopkach w tym roku, a drugim bohaterem jest wpis na światową listę UNESCO. Szopka jest w tym roku mała, a nie dużo, bo mam 30 cm wysokości, tylko wpadłem na pomysł, żeby umieścić ją zamiast po prostu korony w godle polskim, w części godła polskiego. Reprezentują szopki także i Polskę. A wiadomo, że jest godłem Polski. Stolicą jest Warszawa, ale koroną jest Kraków. Szopka krakowska, 1,98 m wysokości, 1,20 m szerokości. Karton, staniol, sklejka, materiały takie, no i oświetlenie LED-owe, silniczki wolnoobrotowe. Szopki krakowskie robię już od 30 lat, ale 8 raz tutaj jestem w Krakowie. Tak szczerze mówiąc, inspiracja powstała w zeszłym roku na konkursie. Jakub Zawadziński zrobił szopkę na Łyżycy. No i wtedy od razu światełko się zaświeciło, że przecież skoro tutaj mamy na Łyżycy, to ja zrobię na następny rok w Obwarzanku. No i musiałem przez cały ten rok dochowywać to w tajemnicy przed kolegami szopkarzami i wszystkimi znajomymi, żeby ten pomysł nie wyszedł naprzód, ponieważ nie byłoby takiej niespodzianki. W tym roku ponad 40 szopek jest w przestrzeni publicznej miasta Krakowa po to, żeby dotrzeć z tą szopką i zainteresować mieszkańców miasta tą właśnie tradycją. Mamy nadzieję, że dzięki temu, że szopki są w Nowej Hucie, w Bieżanowie, na Ruczaju, w Bronowicach, mieszkańcy zainteresują się tym, dotrą tutaj na wystawę szopek do Celestatu i dzięki temu szopkarstwo krakowskie będzie na ustach wielu mieszkańców. Szopkarstwo jest bardzo niepostępowe, szopkarstwo jest bardzo tradycyjne, bo jest tradycją, ale każda tradycja musi się także rozwijać. No, niestety to jest tak, że życie to jest pewne napięcie pomiędzy trwaniem a zmianą. Szopki z jednej strony trwają i są niezmienne i to w nich kochamy, z drugiej strony właśnie są zmienne, bo szukają nowych inspiracji.